A wy, ja witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem znamy Quika, to jest Stellaris na modyfikacji Imperator Rom. Przypominam, łapkę w górze i soczystym komentarzu, kontynuujemy nasze totalne krigi. I dzisiaj przeatakujemy Osmana. O, Osman ma w ogóle bunty. Wojna chłopska wybuchła Osman, oczywiście Osman to stumi. Dzisiaj przeatakujemy Mameluka, bo zdałem sobie sprawę, że Mameluk jest beznadziejnie sprawny, tak, beznadziejnie sprawny też jest. Znaczy właśnie nie jest sprawny, nie wiem, on wygrał tą wojnę z Osmanem tylko dzięki boskiej interwencji, czajcie, boskiej interwencji. Boska interwencja, bo my zaatakowaliśmy Osmana z drugiej strony. Wiem, że mieliśmy tam robić Królestwo Boże na ziemi, ale Królestwo Boże nie zając, natomiast Jerozolima zając, jak to mawiałem. A poza tym, co to za Królestwo Boga na ziemi bez Jerozolimy? Przypominam, że Jerozolima nam, to jest ostatni cel do achievementu. Ja sobie posprawdzałem tabelki różne i uznałem, że Mameluk nie ma floty, znaczy ma flotę, ale ta flota jest teoretycznie gorsza od naszej, w sensie mniejsza. Mogę coś, ja mogę dobudować, tu dobudujemy. Ok, tylko teraz tak, potrzebuję aktywnych, o Jezus, dobra, to czekajcie, bo jeszcze muszę komentarze ogarnąć, w sensie generałów porekrutować, to w sumie na odcinku zrobię, bo potem powiecie, że to są te jakieś ustawione. Dobra, tu jest dobry komentator, dawny, stary, pamiętam, chłop pewnie pamięta jeszcze serię z Poland Plus, nie, że nie ma polskich znaków. Tak. Pierwszy trzygwiazdkowy, śliwa. O Jezus. Wiedziałem, że brać tych emerytowanych widzów. O Jezus. O Jezus. Gdzie tu jest jeszcze jakiś komentator? O. Tu jest dobry komentator. Proszę bardzo. Może nie powinienem tego robić na odcinku, ale potem powiecie, że losowanie i wybieranie było ustawione, a tak to wszystko jest komisyjnie, wszystko się zgadza, każdy mi na ręce patrzy. O, a tego pana, o to jest, takiego komentatora to ze świeczuszką szukać. Proszę bardzo, bardzo lubię takie komentarze od tego pana, gdzie on jest. Nie od Cyrilla, tylko tu, o, proszę bardzo. Też trzy, o nie, dwugwiazdkowy, okej, dobra. Czyli co, dyplomata wraca, to jest technologia do przyjęcia administracyjna, ale poczekamy, w międzyczasie mógł się stawić łapka w górę i soczysty komentarz, wiecie, takie pierdoły. Nie, żeby to było jakoś mega potrzebne, ale zając się cieszy właśnie. No to co to jest, co to jest? Problem może być prawo przemarszu, bo i mnie, i Mameluka Osman ma na rywala, więc prawdopodobnie nam może nie dać, ale w razie czego będziemy naokoło przez Rosję i Akwakoko Iraki biegać, także go totalnie krik. Bo desantować się nie będę, bo nie mam floty desantowej, po 9 tysięcy desantowanie się to nie desantowanie się. Także myślę, że będzie spoko. Nie ma tak 60-tysięczny stak osmański, tu mi 2000 bunty. To jest dopiero śmiechowe. Dobra, poczekamy chwilę, zobaczymy, czy ktoś tu coś ogarnął, jakieś prawo przemarszu. Oni szli w stronę Hiszpanii, czy mi się wydawało? Naprawdę przez Hiszpanię ogarnęliście prawo przemarszu? Naprawdę? Przed chwilą też Hiszpania wrzuciła mnie na rywala, także wesoło jest, bardzo wesoło. Ale to nic, dobra, ktoś coś ogarnął? Nie, nie ma jeszcze praw przemarszu, a z tej strony? No tak jak mówiłem, będziemy przez Rosję biegać, no i będziemy biegać przez Rosję. Także lecicie panowie. Lecicie panowie, aha, tylko że tak muszę się... na pewno mamy większą flotę? W teorii mamy 50 galer. Okej. Czy ja mogę sobie pozwolić na... nie mogę mieć dodatkowego generała. Może trzeba było jednego admirała zrekrutować. Wy tu co wy macie? Tu macie... W sumie tu mógłbym wam zatopić, jak dobrze pójdzie. Halo, dzień dobry, witam. Witam tu was z tej akordeczki. Gdzie wy płyniecie? Płyniecie do mnie, okej? To my lecimy na tą flotę. Może zdążymy ją złapać. No skąd? On ma szósty zły! Spatrzcie jak spierdziela! No i ucieknie mi. O! Płyniesz tu, nie? Ale tu jest ta główna flota? Nie, to jest... To była głównie transportówka. Tak, głównie transportówka. Co? Jan Kazimierz Poniatowski. O Boże, dynastii Poniatowskich. No tak, w dobie upadku wybierałem Poniatowskich. Bardzo mądrze, bardzo mądrze. Bardzo mądrze. Wygraliśmy bitwę, nie zatopiliśmy dokładnie żadnego transportowca. Nasza flota jest tak beznadziejna, że aż mi smutno. Co my tu mamy? O, tu są barki handlowe, możemy je potopić. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam. Ma. O, tu coś zatopiliśmy. O, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Chodźcie tu. Daj tą 30. Dalej nie ma przejścia. W ogóle czegoś brakuje. Tu było 18, 4, 8. Nie żebym się znał na tych stakach, ale tak po prostu mi się wydaje, że ładnie będzie wyglądało. Chłopy się na RODO zesantowały. Okej, spoko. Spoko. Czy gdzie są nasze armie? Nasze armie przemierzają Litwę. Okej. Dobra, i przetransportujesz mi... Tych panów mi przetransportujesz. Dzień dobry.
A, bo ja tutaj jeszcze miałem kolonię. O kurde, no właśnie, przecież ja mogłem. A, ja zapomniałem, że mam tą wysepkę. Dobra, pal licho tą wysepkę. Kiedy indziej się przetransportuję. Mam tylko 9 transportowców, dlatego nie chciałem się desantować pod żadnym pozorem. Pod żadnym pozorem nie chciałem się desantować, ale myślę, że nawet te dwa staczki dadzą ra. Aha. Czyli mamy po flocie papieskiej. Okej. Okej. Potrzebuję ze swoich Włoch się przedostać. Ktoś tu ogarnął? O, ktoś ogarnął. Dobra, przez Hiszpanię ogarnęli. Kurde. Czemu nasza flota? Halo, uciekaj tą flotą. Co ty tu zostałeś? Przegrałeś bitwę i zostałeś? No czy ty Boga w sercu nie masz? Siedź tu na 4 lit. Nie no, siedź tu. Siedź, nie ruszaj się. Zostałeś taki pierdziel, że o masakra. Miałem, jakby co, miałem upgrade'owane statki. Oni, mi, różnica była tylko taka, że nie wiem, no. Oni mieli admirała, ja nie. Aha, i wy teraz potraciliście. Dobra, idźcie już takim stakiem. Też dawaj od tej strony. Dobra, to z dwóch stron zaatakujemy mameluka. Tak to wygląda. No ma jakiegoś przytupasa do pomocy. Aha. Aha, i myślę, że ja pójdę tutaj, będę oblegał to. Okej. Okay. Okej. Okay. Bo mi się punkty terminują. O, cyk. Tu robimy tak i wrzucamy administracyjną. Przyda się do nawracania tych bezbożników bożych. Okej, okay, robimy tak, jest fokus administracyjny, robimy tak. Przy okazji pokurujemy, bo teraz tu wszystko bierzemy dla siebie. Myślę, że sporo będziemy mogli wrzucić. O, sporo zabierzemy. Sporo, 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 sporo. Wyślij dyplomatę. O, Songhai jaki duży. Znaczy nie, żeby mnie interesował jakiś Songhai, ale weź tu improve relations. A tu robimy spy network na tych bandytów, żeby im jak najwięcej prowincji zabrać. Jak nam spadnie ekspansja w Europce. Znaczy w Europie w sensie. Rozumiecie, o co chodzi, nie? Czy ja wszedłem i od razu fort z marszu zdobyłem? Jezus, ty jesteś zarąbisty. Jesteś zarąbistym generałem. Kurde, jakbym miał teraz dominację na morzach, to po prostu bym tutaj zablokował całą armią ludzką. A tak to nic. Nie zablokujemy. Co ta armia tu robi? No nie, i teraz nie mogę przejść z powrotem. Halo, co tu się wydarzyło? Daj tu... Którym tu jesteś generałem? To jest... jest ten generał? Okej. Okej. Okej, chodźcie tędy. O, Jerozolima nie ma fortu, nie ma fortu. Wargolem jest to, bo to mogłem sklejmować, dlatego... Papal State powinien mieć permanentne kasus, w sensie permanentne klejmy na Ziemię Świętą. Permanentnie. Stałe. Niezmienne. Co robią moje papety? Halo, bo ja tam robiłem... A te papety to co? Nie wiedzą, że są na wojnie? Już zapierdzielać, halo. To oni już 16 tysięcy wystawię. Już tu na siege'a lecicie. Do roboty, co wy się opierdzielacie? Halo. Tu ci, a wy macie questa specjalnego, macie się do tego gówniaka dostać. Nie wiem, jak wy to zrobicie, ale go. To jest wasze zadanie. Rusz dupę. Na co czekasz? No i stoją. O, dzień dobry. Zobaczymy, jak wygląda armia mameludzka. Kontralarz czy gwiazdkowy generał. O kurwa. Ty, słaba nie jest. 5-5 muralków. Czemu oni tak z Osmanem przegrywali? Ty, to jest takie... O kurwa, ty, bo to jakby doszedł ten stack z pomocą. Trzeba uważać, bo tu groźnie jest. Co to jest za prowincja równin? Oczywiście, że fort na równinach. Wbijać się w to? Moralki nie mamy uzupełnione i zaraz ta armia wróci. Dobra, teraz możemy się wbijać. Aha, i oni już tu wrócili. No to zarąbiście. To nie odbijał sobie ten fort. Nie będę się wbijał w 40, porąbało was. Aha, tylko że my teraz zdobyliśmy ten drugi fort, okej? Okay. No ale te gówniaki by się przydały nawet do przejmowania tych pustych prowincji. Przecież, który mamy? Mamy 1623, 21 wiek, ja będę pojedyncze prowincje, jakbym miał najemników, to bym porobił. Znaczy tych normalnych najemników, to bym porobił kilka tysięcy i bym sobie biegał przejmował, a teraz się nie da. I moja flota zdycha. Aha. Okej. Okej. A teraz chociaż gówniaki przyjdziecie mi z pomocą? Nie, nie przyjdziemy. Nie, to Taren. Sam się martwię. Czy mam 9 na 7? Aha, bo cały czas mam przemarsz od Prowansji. Słuchaj, ty głupio Prowansja. Sprawa jest taka, że anulujesz mi. Nie wiem, będziecie biegać, po co mam płacić? No przestań mi topić tą flotę! Jezus, oni mają 100 statków. Cała nasza flota, calutka zatopiona. 100 tysięcy, ty, bo sporo tych mameluków wylazło. Sporo się tych mameluków zrobiło. Chwilą było ich tak mało. No, wygraliśmy jakąś bitwę. Tu cyk, 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 cyk. Wbijamy się w to, no musimy chyba, nie? Go. Z Bożą pomocą pokonamy tą saraceńską hordę. Okej.
Okej. Jakby nie patrzeć, to w sumie Mamelucy dobijali resztki Królestwa Jerozolimy. Z czym walczysz? No, okej, spoko. Ja tu coś... Aha, jeszcze bunty przyszło od tego gówniaka. A tu była bitwa, aha, bo jeszcze w Aleksandrii mam jedną armię, okej. Tylko, że jak ten gówniak mi pozdobywa... Kto wpadł na pomysł, żeby tu fort usunąć? Że nikt mi się nie przejdzie do... Kto wpadł na ten głupi pomysł? Muszę tam fort mieć. No nikt się nie spodziewał, że zaatakują od południa i miną nasze forty. No kto by na co wpadł? Okej, te dwie armie muszą czyli ile wy macie? Czemu wy nagle tak wystrzeliście z tą armią? Bo to jest część jeszcze moich papetów, tylko że moje papety... Halo, ruszysz tą dupę, gdzieś idą? Gdzie? Idą! Idą! Aha, oni idą bunty tłumić, czy idą do mnie? Chyba do mnie idą. Bo ja jeden z tak musiałem cofnąć. I teraz jak bot pomyśli, to tam 70 wbijałby się tutaj, ale widzę, że z powrotem leci tu, ta... Okej. To my sobie będziemy damaszek oblegać, jak gdyby nigdy nic. Aha, tylko że już nie mam manpowera, no to zarąbiście. Jakie ty masz idee? Bo ty słaby nie jesteś, tak chciałem zaznaczyć. Defensywne masz, okej? Okej. Zdąży? Nie zdąży. Nie ma szans. O kurwa! Zdążył i to bardzo! Jeżeli głupio przegram tą bitwę, to jest problem, ale widzę, że... O kurwa. No dobra, przynajmniej oblężenie się skończyło i przegrywamy drugą bitwę. I za nic jest totalną amebą. Okej. Okej. Weź Wargola zdobądź. Czemu cię fort blokuje, który przed chwilą zdobyłeś? O, zdobądź tego Wargola. Papet, dobra, papet to ogarnie, bo oni już tu przyszli, tak? Na pewno to ogarniesz. Ogarniesz to, dobra. Niedobrze, że my tu przegraliśmy. Bardzo niedobrze. Można by wręcz powiedzieć, że fatalnie. Zdobędziemy Wargola, wbijemy wam się stolicę, bo Kairi dalej jest waszą stolicą, ta... Tak, tak, tak. Okay, on tu sobie to stoi, odbija. Dawaj endpointy. Pointy. Okej. Okay. Od razu Warscore w górę podskoczył. Spokojnie, spokojnie. Może przez chwilę... Co Firenze Looted? No ziomek, miałeś pok... Czy ty poszedłeś sobie dalej, zamiast pokonać tego ziomka, co Fort oblegał? No nie wytrzymie z nim. No idź tu, masz 8000. A. 5 merkantynizmu za 1 stabilności, może być. Alina, zawał mam. O, stabilność minus 25, okej? Okej. Okej. Gdzie te nasze armie się wycofały? O kurwa. W sumie 16 tysięcy z nich zostało. Dużo ty masz jeszcze manpowera? Zero. No dobra, jeszcze mam dwa operacyjne staki, jakby nie patrzeć. Czy ty możesz tu przyjść? Co teraz, kanotkę? Co? Ład, dawaj. Dawaj prawo przemarszu, bandyto. Chodź się tłuc. No, kto tu anulował prawo przemarszu? Dlaczego? Dlaczego oni się nagle zatrzymali? Okej, bunty. Dobra, cicho. Jeszcze tylko Jerozolimę musimy. Pamiętam, przypominam, że tu chodzi, żeby zrobić achievement. Trzeba jeszcze tylko Jerozolimę zdobyć. Tak, tylko Jerozolimę. Aha, i ty dalej nie pokonałeś, pozwalasz mu biegać. To jest chyba dobry moment, żeby zmienić tam te template'y w armii, bo coś nam nowego doszło, bo na razie chyba nie będzie bitwy żadnej. Wy już oficjalnie jesteście jednym z takim bożym. Aha, tylko że on tu dwa forty zdobywa. Na południu tu nie masz fortów. Tu masz trzy forty, tu masz trzy forty i tu masz jeden. Bunty w Ferrarze. Dobra, mam nadzieję, że zakon to ogarnie. Nie po to inwestowałem w te papety, żeby teraz one nic nie robiły. Dobra, jeżeli tu została ta jedna trzynastka, to ją zło... Aha, nie, to jest dwudziestka. Ale tą dwudziestkę też powinniśmy porobić. Ty, ja mogę zmienić krucjatę? Halo? Nie, nie mogę. Okej. Okay. Ohohora padła. To się Kair. Siema, witam. O kurwa, żegnam. Skąd ich tu tyle? Czekaj tu sobie, a ty zdążysz, zanim padną. Czemu i tak szybko te forty... Nie, to jest irytujące, że bot w ogóle fortów nie buduje i potem je sobie od tak zdobywa. I cel odbili. I cel powinien być turecki, bandyci. Oddawać Turkom co tureckie. O, poszli sobie jednym stakiem. Jak on stoi gdzieś tutaj, to... No, zdąży wrócić. Nie wiem, bo on poszedł oblegać, okej. Okay. Ta szóstka coś zmieni? Nie. Nawet jakby zdążyła. Gdzie jest ta dwudziestka, co idzie? Tu. Okej. Okay. Aha, i wy wycofaliście się prowincji obok. Może te forty. Będzie stack wipe, zanim, znaczy ten. Powinniśmy zdążyć. A teraz nie wbija, nie wiem czemu.
Albo fort go blokował. Się tu wycofujesz. Nie rozumiem, kompletnie nie rozumiem tej. O, najbliższy fort mieli tu, a polecieli. Dobiłem te forty. To jest bait, nie wbijam się w to, idę sobie oblegać. Jak oni chcą, to niech się bawią. Czy moje papety są jakieś. Mają dodatkowe chromosomy czy coś? Dziewiątką pójdziemy, tylko nie przebijaj się przez te bunty. Inteligencie. Moje papety mają dodatkowe chromosomy. Mameluk oblega Rzym. No co to za czasy nastały? Fajna trzydziestka, byłaby szkoda, jakby ktoś się tam wam wbił. Ja wiem, że ty chcesz pisować. Ja wiem, że ty chcesz pisować. Poważnie, większe straty poniosłem w wojnie z Mamelukiem, który jest amebą totalną, niż... No mieliście iść naokoło, nie! No chłop akurat zrobił krok w bok. Co to za bunty bośniackie? Co? I ten chłop strygerował bunty bośniackie. No nie, no, to tak się nie robi. Tak się po prostu nie robi. Ale no, to jest znajomy ameby. No tego inaczej nie nazwiesz. Tego inaczej nie nazwiesz. Dobra, no tu mamy takie same siły. Chodźcie tu, nawet większe w teorii. Dzień dobry, witam. Udałoby się tylko tą Jerozolimę zdobyć. Do tego potrzebujemy tego fortu. Dlatego idziemy teraz to ładnie oblegać. Ładnie idziemy to oblegać. O, nie idziemy oblegać, bo tu znowu armia się zatrzymała z jakiegoś powodu. I ona się wycofuje teraz prowincję obok. To jest tak łajpik ładny. Nie dadzą mi, bo w prowincji jest pod fort przypięta, nie? Musimy to iść oblegać. Jezus, jakie my straty ponieśliśmy w tej wojnie. Sakra. Daj 5 profesjonalizmu. Znaczy mógłbym polecić najemników, bo mamy sporo gotówki. Ale pluję na tych nowych najemników. Dobra, zrekrutuję, ale nie, nie zrekrutuję, bo oni kosztują majątek. No dobra, mogę 4000 zrekrutować, ale tu na przykład muszę wydać 1600. A żeby, a jak wezmę pożyczkę, to nie będę mógł zrekrutować, będę miał pożyczkę, więc to jest fajni ci nowi najemnicy, tacy przydatni, nie? Mega często z nich teraz się korzysta. Minus 7, 0,7 powinniśmy zdążyć. Raczej nie inaczej. No i chłop zamiast tłumić te bunty teraz będzie biegał w kółko z nimi. O. Aha, jeszcze bunty w Urbino. Okej. Jeszcze zdobędziesz przede mną, nie? Powiedz, że zdobędziesz przede mną, Kair. 20. O, oczywiście, że przede mną zdobędziesz ten Kair, no bo jakby mogło być inaczej. Czy jakbyś przede mną... Nie, to nie jest tak, że mam w kupę profesjonalizmu, kupę wszystkiego. Nie, bo po co robić wyłot? Na 20%! A idź, panie, z tą grą. No i teraz straci... O, Alkarak padł, super. Tylko, że teraz stolicy nie kontrolujemy wroga. No teraz Damaszek padł. No i teraz muszę im znowu iść wpierdzielić. Jeszcze zdobędzie Jerozolimę, zanim się tam doczłapie. Aha, ja nie mogę iść na Jerozolimę, na Aleksandrię, bo mnie teraz blokuje fort w Kairze, no zarąbiście. Dobra, jesteście bożym stakiem jednym, nie interesuje mnie to, że dostajecie atryszyn. Okej. Wiem, że mogę ideę przyjąć, ale będę korował prowincję. Mam nadzieję, że będę coś korował, że coś zdobędę w tej wojnie. Nie będę przypalał punktów na wyłomy. To nawet fortu nie ma w tej prowincji. No dobra, jest fort. 71! Przecież ja tutaj mam 30 dział! 30! No dobra, 16! To jest dwójkowy pierwszy fort! Plus stolica! Jak na 70%! I dalej nie zdobyli! O! Napierdzielić im. Dobra, 56 warscora styknie, żeby coś zabrać, bo chcę jeszcze Deltę Jerozolimy zabrać. To będziemy mogli kolonizować, nie? Dobra, tu wygraliśmy. 58 warscora. Jak wygląda ten? No, tu jest jeszcze niekolonizowane, więc tu się będziemy przebijać. O, co to jest? Fryzland kolonizuje, okej. Okay. Coś tu się dzieje w tym? Aha, bunty. Czemu ja mam takie bunty? Co to jest? Słuchaj, gówniaku. Nie wiem, kim ty jesteś. Sultan Trawa. Nie. Jezus, ale dramat ta wojna. Dobra, dawaj Jerozolimę. Dawaj tu. Możesz dać mi to, możesz mi dać fort koło Jerozolimy. Możesz tu, a tu już mi nie dasz. Okej, dobra. No i te trzy prowincje to jest nasze okienko na świat, na tego. Może bardziej w tą stronę. Żeby nam zasięg kolonialny jakby tam miał brakować czy coś. Pieniążka dasz? Wypierdzielam z tej wojny. Dziękuję.
Dzielisz mi armię na pół. I jeszcze na pół. Jeden stack zanosisz tu, bo tu będą na pewno bunty, a wy sobie wracacie długą drogą do domu. Nie tędy dzbany jedne, tylko tędy. Bo my nie mamy floty, przypominam. A nie, jeden stack musi iść, aj. No to nie, ale i tak musicie iść, dobra. Korujemy wszystko, a nie mogę skorować. Aha, nie skorujemy, bo nie mamy dostępu do tego. Okej. Ja to muszę co, nawrócić, skorować, żeby mi achievement zaliczyło, bo mi nie zaliczyło. Ale mamy je. Mamy Geruzalemę? Czemu Geruzalemę? Co to jest za Geruzalemę? Gdzie to jest? O, mamy nowego papieża. Marcellus II. Widzę, że nas wybrali na papieża. Gdzie jest ten achievement? O, Holy Trinity. Pasy Jeruzalem, Livonian Order and the Asemarchies. No, posiadamy Jerozolimę. Livonian Order, Teutonic Order i Knightsów. Jako marchie, tak? Wy jesteście marchiami. Marchia. Jerozolima jest. No jest Jerozolima. Jest. Jak w mordę strzelił, to jest Jerozolima. No innej nie ma na tej świecie. Nie, muszę to skorować, nawrócić, czy co? Co my tu posiadamy? Agresywna ekspansja minus 10. No i to mi się podoba. I takie coś, to ja lubię, takie coś ja szanuję. Czy ktoś może mi stłumić te bunty? Halo, papety, nie po to robiłem sobie do was prawo przemarszu. No oni wracają. No wy ich widzieliście? Ta wojna to był dramat po prostu. Ja nie wiem jak ten Ottoman mógł z tym mamelukiem tak się męczyć. To jest jakieś nieporozumienie. Mogę sobie nawracać coś? Nie, bo zaraz się skorują te i będziemy korować dalej, będziemy mieli dostęp do tamtego. Przebijemy się. Nie będziesz moim marchią. Okej. Oko. To na pewno będą bunty. Czy jak podniosę mi autonomię, coś się poprawi? W ogóle wszędzie wypierdzieć tą autonomię? Spoko, bo teraz nie chcemy buntów. Mogę stabilność jeszcze busnąć, żeby opóźnić te bunty jak najdłużej, żeby tego manpower się chociaż trochę uzupełnił. Bo nasza armia nie istnieje. Ta krucjata nas zniszczyła, dosłownie. Wykończyła, zmełtała, zbełtała. Ale taka jest scena Jerozolimy. Al-Masharakir. Papal Al-Masharakiriki. Nazywa. Papal Al-Masharakiriki. Więcej buntów. Aha, to już te bunty walnęły. Dyplomata. Nie, bo on był dwójkowy, tani. Tutaj stać nas na moralki. Stać chyba. Go. No kto mi podbija Neapol? O, tu nic. Ty masz sojusz z Ottomanem? A, sojusz z Ottomanem. A, na później go zostawiłem i widzicie, jakie są tego konsekwencje. Dobra, daj tego jednego generała. Z jakiegoś powodu Etiopia chce prawo przemarszu. Spoko. Weź. Co? Nie, ty wszedłeś na Avignon i ci zabrało prawo. O, Prowansjo, kochana słońce, ty moje. Nie. Ty. To mi da. Jak ja mam wrócić do domu? Nie wrócę. O. Ile mam statków transportowych? Chyba 6 statkami transportowymi będę się przerzucał. No nie szczymia jakoś. Raksa is over. Aha, ja potem muszę. Nie, następna wojna. Jeśli nie będę miał siły jeszcze kontynuować tą serię, jeżeli mi achievementa nie wrzucić z jakiegoś powodu, to ogarniam sobie prawo przemarszu przez prawo przemarszu. Podbijamy Mediolan, Wenecję i Węgry. I Dalmację, bo to jest dramat, że ja muszę dookoła. I tak samo podbijamy Mameluka i Osmana, żeby mieć przejście dookoła, bo to się nie dzieje. To się kurwa nie dzieje. Czemu moi dyplom... O, krucjatę mogę wezwać, teraz. A idź, panie. Okej. 4000 przerzuciłem. Śmieszne jest to, że zaraz we mnie się wbiją francuskie bunty. Dobra, dajcie mi ten achievement i kończmy to. Kończ was wstydu, oszczędź. Jest papież. Mamy 3 papety marchiowe, mamy. Do tego Bizancjum jeszcze otworzyliśmy. Mamy Jerozolimę, mamy. Mamy kolonię, jest papież kolonialny, jest papieska kolonia, proszę bardzo. Nawet nazwiemy to
Proszę bardzo, papajska kolonia. Tu sobie papież będzie na wakacji. Kolonii, bo kurwa za długie jest. Widzicie, wszystko przeciwko mnie. Mamy papajska kolonii. Kolonii, ni, ni, rozumiesz, ni. 13 tysięcy. Pokonacie chłopów? Nie wiem. No, przynajmniej bunty to się skończy. Okej, okej. 4000 manpowera. Uuu, 4000 manpowera. Super. Całe armie wyparowały. Nie, nie, a o flocie to już nie wspomnę. Nie wiem, co tam się wydarzyło. W ciągu sekundy cała flota. Nie wiem. W tabelkach mieli 30 okrętów. My do 40 dali. No co chłop zrobił jeszcze bordel? Jak tak się od... Zając. Więcej buntów. Czemu te bunty wybuchają? Przecież mam, nie mam ani worek zoszyn, ani niczego. Co to za partykularyści? Porąbani. To mało powiedziane. Ja teraz będę musiał te swoje czwórkowe forty odbijać. A nie, mogę przejść, okej, okay, dobra, macie farta. Ale co autonomii mi podbili, to ich. Weź to znisz, bo mi łazi, herezję roznosi. Dziękuję. Chodźcie tu. My tylko dwa forty zdobyli. Aż dwa forty. Widziałem, że zrobiliśmy questa. Quest był, żeby tu tą manufakturkę machnąć. W końcu to się zebrałem i zrobiłem sobie to. Mogę to skorować? Nie? Ja, wrzućcie piątkę. Nie mogę na to patrzeć. Ej, tu jest... Jaki to jest poziom fortu? A, tu jest dwójka. Czemu tu jest dwójka w takim ważnym miejscu? Bo to jest normalna czwórka, bo widzę ta, to jest czwórka. No nie, no chyba cię porąbało. Ja z Osmanem teraz. Armia papajska nie istnieje. A to Rosja ciebie zaatakowała? Co? Chyba sobie jaja robisz. Przecież ta Rosja to ona jest gówniana. Ona nic nie zrobiła poza dobijaniem Polski. Teraz Polski jest raz, dwa, trzy, cztery. Są cztery Polski, cztery Commonwealthy. No nie, ty chyba sobie jaja robisz. Ja tu siedzę, ja tu Jerozolimę koruję. Nie będę się tłukł z Osmanem. Teraz jeszcze. Dobra, pokorowane. Koruj teraz wszystko tutaj, dookoła. Dziękuję. Możesz... A, gówno możesz nawracać, to możesz nawrócić. Centra reformacji się skończyły, mam już erę absolutyzmu. No zobaczymy, zobaczymy czy Moskwa jest taka harda. Zobaczymy. To musisz odbić ręcznie. Flotę dobuduj, nie wiem, no... Zrób 15 i resztę galery dobuduj. Musimy mieć flotę, no jesteśmy w centrum Morza Śródziemnego. Po co jest budować, jaki jest sens budowania floty, jak ta flota ginie od jakiejś byle, mamy ludzki łupinek. Aha, jeszcze tych muszę buntowników. Nie przy, kurwa, przyjdziesz tu i to zrobisz, po co ja mam te papety, no rusz dupę, no ja tam nie mam prawa przemarszu. Po to zrobiłem korytarzyk miłości, żeby było przejście. Aaaa. A, ja mam w ogóle dwóch misjonarzy, bo Jerozolimę kontroluję. Ja mam trzech misjonarzy. Okej. Okay. Okej. Okay. W ogóle Hiszpanie jest obrońcą wiary. He, śmiesznie. Odbito. Limit punktów dyplomatycznych. Ja nie mam co robić z punktami dyplomatycznymi. Mógłbym sobie tego gówniaka anektować. Powoli. Ale go jeszcze można by powiększyć. No tak nie masz co robić z punktami dyplomatycznymi. No to jest prosta odpowiedź. Pustujesz prowincję do 20. Od razu lepiej. Nie żeby to było jakieś mega opłacalne, ale no wiecie. Tyk. Tak, misjonary stref jak najbardziej. Jak najbardziej, dzięki temu możemy nawracać ich. Okej. Okay. Połącz tą flotę, znaczy tą armię. Podziel to na pół. Nie wiem, co to za staki tu wyszły. Znaczy nie, bo tu jeszcze jedna armia powinna z tego wyjść, nie? Tak. Przerzuć ten jeden stak rakowy. Gazę nawróć. Stabilność. 20 armii... fajnie, fajnie, że kiedyś tam byliśmy wysokie armii tradycyjne. Naprawdę się cieszę. Naprawdę z tego powodu się cieszę, że kiedyś byliśmy dumnym Papal State'em z wysokim armii tradycyjne. Naprawdę. Naprawdę cieszę się niesamowicie.
Tak musisz zrobić. Okej. Okay. Skoruj tą Jerozolimę. Dalej mi nie zaliczyło. Nie. On Jerozolimę heavily wanted to take order as the knights as marches. O, halo, zrobiłem to! Choruję się, no. Dajcie mi tego achievementa, żebym mógł skończyć odcinek Boży. Kiedy papież podbija Jerozolimę, a nikt w Europie mu nie wierzy. No halo, widzicie? Bunty. A swoje bunty chociaż stłumicie? Stłumisz swoje bunty, czy będziesz to tak stał? Co się z nimi stało? Halo, wszystkie wojny z Osmanami, z Polakami tak ładnie mi pomagali, a teraz co? Wzięli się i popsuli. Nie jest tak, że oni nie są lojalni, bo oni mają zero liberty desire. Daj mi to, bo jak będziemy brali Osmana i tego, to będziemy dużo korować, zabierać, kraść, bandyctwo. Okej. Okay. Liczę foraska i są. Super! Super! Wspomnieliście bunty. Jeszcze jakie bunty? Bizantyjscy szpitalnicy znowu walną. Serbskie bunty nie walną. Świetnie. Wyłącz utrzymanie armii. Pokaż, jak to się koruje. Pokaż, jak to się koruje. No skoruj, skoruj prowincji. Proszę. No skoruj. Czemu wszyscy mają teraz bunty? No nie. Ani znowu to przyleźli. Alina mam. Analogia. Kurwa, mam za dużo punktów. Nie mam co z punktami robić. Włącz mi tę armię. Zresztą nie masz co nawracać, okej? O, jest! Jest! Mamy achievement! Dobra, trzeba było to schorować. Holy Trinity się wbiło. Wy tego nie widzicie, bo to jest ze Steama. Proszę bardzo, Holy Trinity, zrobione. Zrobiliśmy to. Długo nam to zajęło, w sumie to nie jest trudne achievement do zrobienia, tylko trzeba zaatakować tego... Livonian Order i Teutonic Order bez Casus Belli. I to jest teraz nawet jest lepiej zrobione, nawet teraz łatwo jest zrobić ten achievement, tylko ja oczywiście zlamiłem na początku. Bo jak oni dostają te eventy o tym Gdańsku, no to zwykle zostaje jakiś kawałek tego Teutonic Orderu, nie? Więc wtedy jak zostaje ten malutki kawałek Teutonic Orderu, to się wbija bez Casus Belli. Ja oczywiście tego nie zrobiłem, bo jestem amebą. Na szczęście potem to zrobiłem z Livonian Orderem. No i z Livonian Orderem to samo robicie, bez Casus Belli tam wbijacie. Prawda, kosztuje was ta stabilność, ale no, jak chcecie robić achievement, tak trzeba. No a że Rodos, no to szpitalnicy, no to po prostu to zwykle jest w lidze z tym, z Wenecją, nie? To tak jest. No a ci, no to widzicie, to trzeba się trochę pomęczyć. No dobra, to jeszcze zrobimy z jakieś 1-2 odcinki tej serii, bo nie wiem, czy wam chce się to dalej oglądać. Żeby zrobić to Królestwo Boże papieża na ziemi, Kajzera tak zwanego. Bo nam brakuje... Brakuje nam... Ale nie odpaliłem kontrreformacji. W sumie teraz by się... W sumie nie ma... Nie mamy tak dużo nawracania. To nie opłaca się. No to Technology Cost, Idea Cost plus 5% jest bardzo słabe. Brakuje nam 4 prowincji od Mediolanu, więc jakbyśmy... Jakby nie była gwarantowana Mediolan przez Francję, to byśmy w jednej wojnie to pewnie wzięli. A tak to będziemy musieli przez Wenecję się przebijać. Aha, teraz Węgry was gwarantują. Węgry się w ogóle wyzwoliły. No nic, dobra. Łapek górę, co wszyscy komentarz. Widzimy się już jutro. Cześć, na razie.